Dzień dobry Państwu. Mam na imię Marcin Andrzejewski, znaczy na imię Marcin, nazwisko Andrzejewski. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony na tak wspaniałe spotkanie w Oberlandzie, jak się dowiedziałem pana profesora. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Biopoint po pierwsze za zaproszenie, po drugie za bardzo fajną współpracę i tutaj chciałbym kilka słów jeszcze wygłosić w kierunku pani Magdy, której nie widzę. Magda N, a widzę już w tej chwili. Madziu, jako że Michała nie ma, na twoje ręce wczoraj był złożony indyk wyrzeźbiony przez naszego legalnego twórcę. Natomiast chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować i tobie i Michałowi za ogromny trud, który wkładacie w rozwój waszej firmy. I bardzo serdecznie chciałbym podziękować za twórczą współpracę, tak jak było napisane na tabliczce, ponieważ bardzo sobie cenię taką współpracę, która jest, że tak powiem, interakcją na problemy. Nie zamykacie się przed pytaniami, nie zamykacie się przed problemami i to mi się niezmiernie podoba jako chłopakowi też z Oberlandu. Także bardzo dziękuję. Histomonoza u indyków. Problem ogromnie istotny, ogromnie wartki z uwagi na to, co też wspominał pan profesor wcześniej. No, przepisy mamy drakońskie, w zasadzie zostaliśmy bez narzędzi do walki z tą chorobą. Ku mojemu zdziwieniu na razie tych przypadków klinicznych w Polsce jest stosunkowo mało. Natomiast w krajach ościennych i na zachodzie i na wschodzie jest bardzo dużo. Niektórzy łączą to z tak zwanym rynkiem off-label metronidazolu. Natomiast ja nie do końca się przychylam do tej teorii, ponieważ no, my na Warmii i Mazurach mamy dosyć prężnie działający nadzór farmaceutyczny i co się dało we znaki wielu moim kolegom i mi również. I absolutnie nie wiążę tego z jakimś rynkiem wtórny, ponieważ no, nie używam metronidazolu z tak zwaną ręką na sercu już od kilkunastu lat i tych przypadków jest niewiele. Niemniej jednak, jeżeli są, to są dosyć takie, że tak powiem, spektakularne. Przepraszam też pana profesora tutaj od razu za wszystkie parazytologiczne nomenklatury, które się pojawią w moim wystąpieniu. One może nie do końca są okrzesane, ale ja jestem lekarzem terenowym, więc mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Krótko na temat choroby. Jeżeli chodzi o etiologię, Histomonas melagridis to jest zewnątrzkomórkowy pierwotniak, wiciowiec zdolny do tworzenia cyst. To ta ostatnia kwestia jest niezwykle istotna. To jest jedno z ostatnich odkryć, które też dosyć istotnie wpływa na patogenezę choroby i na rozprzestrzenianie się choroby. Wrażliwe gatunki, indyk przede wszystkim, potem długo nic, nioska i broiler jako kolejne gatunki, troszeczkę mniej wrażliwe, niemniej jednak też istotnie ta choroba na nie wpływa. Jeżeli chodzi o rezerwuary, bażanty, kuropatwy, dzikie ptaki generalnie i też jeżeli chodzi o ostatnie badania z roku 2011, bardzo wysoki wskaźnik osobników seropozytywnych u niosek, to jest ponad 87%, czyli w zasadzie bardzo dużo niosek jest pozytywnych. Co ważne też w przypadku tej choroby, też dzięki naszej ukochanej Unii Europejskiej, choroba jest rozpatrywana jako bardzo istotna, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt. Ja rozumiem, że to słowo wywołuje najczęściej taki ironiczny uśmiech na naszych twarzach. Niemniej jednak chciałbym Państwu powiedzieć, że ja jestem od 3 lat członkiem takiego Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii, jeżeli chodzi o specjalistów chorób drobiu. I temat dobrostanu, zastosowania leków, ilości leków jest w zasadzie numerem 1. I ustawa odnośnie dobrostanu, ona już weszła w Polsce, natomiast kompletnie nie jest egzekwowana. Ja czuję to z tyłu już, że to będzie lada chwila, bo obudzi się inspekcja i zacznie to robić i będziemy mieli w jakimś stopniu tam kolejny problem na głowie. Natomiast ta choroba też jest w tym kontekście rozpatrywana. Jeżeli chodzi o wektory, ludzie, gryzonie, stawonogi i rzeczony wcześniej pleśniakowiec też jako nie tylko żywiciel paradenicznych heterakis, ale również jako taki wektor przenoszący, że tak powiem, na swym ciele też skału dzikich ptaków z zewnątrz do środowiska kurnika. Ja zdarzyło mi się popełnić kilka takich nieopublikowanych badań. Pobierałem pleśniakowce i je kierowałem na różne patogeny, począwszy od salmonelli przez enterowirusy ptasie, a skończywszy na
a skończywszy na właśnie histomonozie i wyniki są naprawdę bardzo interesujące, tym bardziej bardzo interesujący jest wykład i wszystkie obserwacje, które miał mój przedmówca. Również drżownica ziemna, jako żywiciel parateniczny pierwotniaka, odgrywa bardzo dużą rolę. Moje obserwacje są też takie, że Polska na razie nie dała się zapłodnić ideą chowu ekologicznego na dużą skalę i myślę, że tu należy też upatrywać tego, że problem histomonozy nie jest tak istotny jak chociażby we Francji, gdzie ten problem dotyka bardzo wiele ferm. Ja byłem w kontakcie też z lekarzem, który miał ogromny problem na reprodukcji indyczej i to są naprawdę kolosalne straty, jeżeli chodzi o histomonozę i w zasadzie brak narzędzi do bezpośredniego działania. Jakie są drogi zakażenia? Wcześniej istotnie mówiono wiele na temat Heteraccis galinarum, na temat niesienia, który w swojej drodze rozwojowej, że tak powiem, pomagał histomonozie, żeby się rozwijała. Natomiast dzisiaj jest bardzo dużo badań i bardzo dużo przypadków klinicznych izolowanych z ferm, na których nie wyizolowano, nie stwierdzono Heteraccis galinarum. I zakażenie następuje bardzo często bezpośrednio przez kontakt doustny z zakażonymi odchodami. No i ten fenomen tak zwany cloacal drinking, czyli zasysanie poprzez kloakę, to jest coś, co odgrywa bardzo istotną rolę. I ja to też polecam Państwu uwadze, ponieważ to nie jest tajemnicą, jeżeli się poczyta książkę Fizjologia ptaków, a ja tą książkę, że tak powiem, przedkładam ponad wszystkie książki, ponieważ od fizjologii powinniśmy zaczynać rozmyślania o patologii i cloacal drinking, czyli zasysanie przez kloakę, ma też swoją dalszą, że tak powiem, drogę, ponieważ jest u ptaków taki fenomen w perystaltyce jelit, jak ruchy antyperystaltyczne i one sprzyjają chociażby rozwojowi histomonozy poprzez zakażenie kloaką i tak samo sprzyjają innym zakażeniom poprzez taki wsteczny wpływ, chociażby jeżeli chodzi o Clostridium, to też sprzyja rozwojowi tego typu zakażeń. Tutaj sobie pozwoliłem na taki schemat, który przedstawia różne możliwości rozwoju histomonozy w obrębie obiektu. To tutaj to był taki rozwój, który się przewidywało w latach przed rokiem 2004 w zasadzie, że wszystko się dzieje z pomocą Heteraccis, ewentualnie z pomocą bezpośredniego zakażenia. Później pojawiła się idea tworzenia cyst, które w badaniach najnowszych pana profesora Landmana z Deventer potrafią się przemieszczać nawet z wiatrem na dosyć długie odległości, a także ten fenomen, jeżeli chodzi o zakażenie poprzez kloakę wtórne. To jest bardzo, bardzo istotny temat, jeżeli chodzi o epidemiologię, jeżeli chodzi o rozwój zakażenia. I co jest niezwykle istotne, jeżeli mamy problem z histomonozą, zawsze należy spojrzeć szerzej niż tylko na kurnik. Trzeba spojrzeć na otoczenie kurnika, na obecność potencjalnych gatunków ptaków, które mają spory udział w rozwoju tej choroby. I paradoksalnie ogromna rola, jeżeli chodzi o fermy, które mają predyspozycję do tego typu problemu chorobowego, wejście do kurnika, jeżeli chodzi o maty, zmianę obuwia. Kluczowe, jeżeli chodzi o zasłony przeciwko ptakom dzikim. Paradoksalnie wydaje się to temat zgrany, o którym wszyscy wiemy, o którym wszyscy mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o tą chorobę, absolutnie, absolutnie kluczowe zagadnienie. Bardzo, bardzo często przypadki kliniczne, które występują na fermach indyczych, a to jest gatunek najbardziej wrażliwy, mają pochodzenie z zewnątrz, ze środowiska. Jest to rzeczywiście skomplikowana sprawa, żeby to zwalczyć, to zagrożenie. Natomiast wejście do kurnika jest kluczowym miejscem. Ja zawsze z taką dosyć dużą radością, jeżeli można użyć takiego eufemizmu, mówię, jeżeli hodowca rzetelnie bada wymazy podeszwowe przeciwko w kierunku salmonelli, to pokazuje potencjał wszystkich drobnoustrojów, jak one łatwo się dostają, jak łatwo sobie znajdują kryjówkę w kurniku i jak elegancko zostają obsłużone przez hodowcę, jeżeli chodzi o jedzenie i rozwój. To dotyczy
w większości patogenów i na to ja zawsze mówię, no jest to nieprzyjemny moment, kiedy się dostaje wynik Salmonella plus, natomiast pokazuje to potencjalne możliwości wszystkich drobnoustrojów, jak lekko mogą się dostać do kurnika i sobie świetnie tutaj poradzić. Jeżeli chodzi o patogenezę, pasożyt namnaża się w jelitach ślepych i po przełamaniu bariery jelitowej krążeniem wrotnym, które też jest bardzo ciekawe u ptaków, bo ono się różni od ssaków dosyć istotnie, dostaje się do wątroby i tam tworzą się ogniska martwicowe. Generalnie, jeżeli mamy w obrazie patologicznym zmiany w obrębie wątroby, jest za późno. Jest za późno. Nasze działania lekarskie powinny być nakierowane na obserwowanie zmian w jelitach ślepych. Jeżeli pasożyt już osiągnie, że tak powiem, krążenie wrotne, dostanie się do wątroby, w zasadzie dzisiaj z dostępną amunicją nie jesteśmy w stanie go zwalczyć. I to jest, że tak powiem, kluczowy punkt, jeżeli chodzi o walkę z tą chorobą. I bardzo istotna kwestia to są mechanizmy odpornościowe. Jakie są różnice? Otóż w przypadku broilerów, w przypadku zakażeń w obrębie jelit ślepych są uruchamiane mechanizmy odporności komórkowej i one dosyć szybko się pojawiają i działają dosyć efektywnie. Natomiast kompletnie odmiennie dzieje się to u indyków, ponieważ te lokalne mechanizmy obronne są raz, że bardzo powolne, a dwa dużo, dużo słabsze. Ja używam takich kolokwialnych słów słabsze, mocniejsze, natomiast nie chcę Państwa, że tak powiem, wpuszczać w niuanse tego, bo to ma generalnie marginalne znaczenie dla lekarzy praktyków. Natomiast trzeba wiedzieć, że te mechanizmy są odmienne, co ma niezwykle istotną sprawę w przypadku rozwoju tej choroby, ale ma też znaczenie w przypadku kreowania szczepionek, ponieważ o tym się mówi coraz mocniej. Są dwa ośrodki, które mocno pracują nad szczepionką przeciwko histomonozie. Te badania są bardzo zaawansowane, już bardzo blisko do ich końca. Natomiast też z uwagi na regulacje prawne, no wymagają szeregu prób terenowych, jeżeli chodzi o rewersję potencjalną pasożyta do środowiska, więc to się wszystko troszeczkę opóźnia. Natomiast jest to bardzo zaawansowane. Właśnie na ostatnim spotkaniu tej grupy europejskiej profesor Landman z Deventer przedstawił taką dosyć już twardą koncepcję w porozumieniu też z profesorem Hessem z Wiednia i mam nadzieję, że to się wkrótce rozstrzygnie. Natomiast no, życie się toczy dalej. Musimy w jakiś sposób tutaj sobie z tym pasożytem radzić. Czy też jeżeli chodzi o diagnostykę. Kluczowe są oczywiście objawy kliniczne. One są dosyć spektakularne i trudne do pominięcia. Zmiany sekcyjne, badania dodatkowe, histopatologia i parazytologia. I tutaj polecam te dwie dosyć proste metody i dosyć powszechne, z których częstokroć za rzadko korzystamy. Ja osobiście często w swojej praktyce też stworzyłem takie stanowisko parazytologiczne i to się, że tak powiem, zwraca, że tak powiem. Bardzo, bardzo fajnie się udaje diagnozować nie tylko temat czarnej główki, ale też chociażby kokcydiozy. Co dalej? Dostępne są w tej chwili badania serologiczne. Dwa rodzaje typów testów ELISA. Natomiast badania serologiczne z klucza nadają się bardziej do monitorowania, aniżeli do diagnostyki. Z uwagi na to, że ta reakcja immunologiczna jest stosunkowo słaba, to i też jeżeli chodzi o potencjalnie uzyskanie wyników pozytywnych, raczej nie daje nam możliwości interwencji. Raczej możemy to przeznaczyć do monitoringu. Jeżeli chodzi o diagnostykę molekularną, mamy w tej chwili cztery koncepcje badania PCR. I co mnie bardzo cieszy, już laboratoria w Polsce też się mocno w tej diagnostyce rozwinęły i też z tego co wiem, nie wiem jaki jest stan w tej chwili w Biolabie, ale Jarek wam na pewno powie. Natomiast mam kontakt z dwoma laboratoriami, które mają to wdrożyć lada moment. Jest kwestia tylko dopracowania tych szczegółowych reakcji PCR. Natomiast będzie to dostępne i to jest wydaje mi się kluczowy element, ponieważ to pozwala nam złapać ten moment, kiedy pasożyt rozwija się w jelitach ślepych. Jak pobrać materiał? To jest też bardzo istotne. Ja też kładę na to duży nacisk w robocie, bo oprócz fizjologii, o której lubię mówić i lubię czytać, to też
prawidłowy pobór materiału do badań. To jest kluczowa sprawa. Mamy z tym problem jako lekarze terenowi, że hodowcy nasi często z padłym ptakiem jadą do laboratorium X, tam dostają papier i sami, korzystając z usług chociażby mojego kolegi po fachu w Iławie, ordynują leczenie. I częstokroć no, to jest, że tak powiem, kuriozalne rozwiązanie, ponieważ ptaki padają z różnych przyczyn. W przypadku indyków bardzo dużo chorób układu krążenia, które kompletnie są wolne od, że tak powiem, wpływu patogenów. No, są izolowane jakieś szczepy, chociażby Escherichia coli, i ordynowane jest leczenie, i tutaj wpadamy w jakiś taki krąg nie wiadomo czego. Bardzo mi się podoba, że chociażby Biolab nie kusi się do tego, że nie stawia diagnoz, ponieważ są niektóre laboratoria, które oprócz wyniku stawiają też diagnozę. Takim hitem, który mam z pieczątką takiego poważnego pana profesora, zdarzyło mi się wysłać histopatologię narządów odpornościowych w trakcie zakażenia astrowirusami indyków. Wysłałem torbę Fabrycjusza, grasice śledzione i otrzymałem wynik, który mam na piśmie, że zmiany są klasyczne u indyków dla choroby Gumboro w torbie Fabrycjusza. Także to różne się ciekawostki, że tak powiem, zbiera z terenu. Dlatego zawsze stawiam badanie laboratoryjne jako istotną część postępowania lekarskiego, natomiast ciągle jest to w moim odczuciu badanie dodatkowe, a nie pierwotne, nie pierwsze, że tak powiem, w szeregu. A przepraszam, zagadałem się jak zwykle. Jeżeli chodzi o PCR, bardzo istotne jest skąd pobierać próby. Jeżeli chodzi o jelita ślepe, w badaniach 10 na 10 się uzyskuje, czyli 100%. To jest materiał najlepszy, jeżeli chodzi o celowanie PCR-em w histomonozę. Próbki kału 8 na 10, wymazy podeszwowe 7 na 10 i próbki kurzu. Generalnie się przyjmuje jelita ślepe, kał i próbki kurzu się wysyła równolegle i to daje potencjalnie możliwość izolacji, nie izolacji, potwierdzenia reakcją PCR obecności histomonozy w obiekcie albo w środowisku. Teraz powiem Państwu kilka słów na temat przypadku klinicznego, który miałem przyjemność koordynować ze strony lekarskiej. W zasadzie miałem takie dwa ciekawe przypadki, opowiem o jednym, o drugim może też kilka słów. Ferma 13 królników, 3 grupy wiekowe, indyki, że tak powiem, odchowywane i tuczone w formule indoor indyczka, odgrodzone siatką z przysłowiowego drutu. I co ciekawe, lokalizacja była w lesie, niedaleko też 5 km była ferma brojlerów, natomiast las był wyjątkowo bogaty w bażanty, co ciekawe, co niezwykle istotnym jest elementem, jeżeli chodzi o histomonozę. I pierwszy przypadek pojawił się u indorów w wieku 7 tygodni, paradoksalnie w dwóch kurnikach, 11 i 12. Co ciekawe, kurniki były najbliżej lasu, najbliżej bażantów, że tak powiem. Upadki no spektakularne, 33%. I ubój sanitarny, w zasadzie można tak go nazwać, wykonany był w 10 tygodniu. Natomiast równolegle tuczone w tym samym wieku kurniki 10 i 13, że tak powiem, bez objawów chorobowych. Natomiast cofnęliśmy się do historii choroby, znaczy może inaczej, do historii stada. I te obiekty, w których nie wystąpiły objawy histomonozy, paradoksalnie gorzej się odchowywały i tam były o dwie więcej antybiotykoterapie wykonane i co ciekawe antybiotykami z grupy aminoglikozydów. To nie wiem, jaki jest z tego bezpośredni wpływ, jak to można czytać, natomiast taka była, że tak powiem, historia. Później się do tego odniosę jeszcze, jak zaczniemy mówić o leczeniu. Po uboju sanitarnym w kolejnej grupie wiekowej, kurniki 1, 2, 3, 4, 5, pojawiły się sekcyjne objawy zapalenia jelit ślepych, ale w jednym obiekcie tylko indorów. Nie pojawiły się zmiany w obrębie wątroby i stado też skierowano do uboju w wieku 18 tygodni, normalnie 20, tu żeśmy uciekli w 18, no i tu były upadki troszeczkę mniejsze, 23%, niemniej jednak nadal dosyć poważne. Jeżeli chodzi o zmiany sekcyjne, no to wiadomo, zapalenie jelit ślepych. W diagnostyce różnicowej, jeżeli występują bez zmian nekrotycznych w wątrobie, polecam Państwa uwadze też wykonanie badania w kierunku Salmonella typhimurium, ponieważ miałem kilka przypadków współistniejącej Salmonelli typhimurium albo tylko Salmonelli typhimurium, która też wywołuje takie zmiany
bardzo podobne do histomonozy. Tak to wygląda na przekroju. I tak wygląda no, martwica w wątrobie. To są zdjęcia bardzo podobne do tego, co widzimy w slajdach, natomiast pochodzą z przypadku tego terenowego, który wcześniej Państwu omawiałem. Co możemy zrobić w temacie leczenia i działania prewencyjne? Jak wspomniałem, na dzisiaj nie mamy absolutnie amunicji takiej celowanej, że występuje przypadek kliniczny i działamy. Na dzisiaj jest to absolutnie niemożliwe i to sobie trzeba powiedzieć w sposób otwarty. Niemożliwe, mówię o indykach. Jeżeli chodzi o nioski, broilery, tu jest pole do popisu troszeczkę większe z uwagi na odmienne mechanizmy odpornościowe. Leczenie i działanie prewencyjne, które podjęliśmy na tej fermie. Ocena sekcyjna jelit ślepych. Kluczowa sprawa. Wychwytywanie bardzo wczesnych zmian jakichkolwiek. Najczęściej zaczyna się to od drobnych guzków na błonie śluzowej jelit. Robota żmudna, jak to mówią w przypadku Syzyfa, ale za to pewna. Należy to wykonywać niestety minimum raz w tygodniu, ponieważ rozwój od zakażenia do zmian sekcyjnych w wątrobie u indyka to jest gdzieś około 5-7 dni, więc jeżeli ferma jest, że tak powiem, z gatunku wysokiego ryzyka, dobrze jest to nawet wykonać dwa razy w tygodniu. I bardzo dokładnie przyjrzeć się śluzówce jeli, czyli po nacięciu jelita ślepego odgarnąć treść i dokładnie przyjrzeć się temu, co się, że tak powiem, klaruje na błonie śluzowej. Dodatkowo, jeżeli mamy wątpliwość, oczywiście histopatologia z tym, że wykonano na CITO, to trzeba mieć, że tak powiem, ośrodek, który jest w stanie to zrobić. I badanie parazytologiczne, polecam Państwa uwadze, czyli ze skrobina z błony śluzowej jelit ślepych i można też sięgnąć do wyższych odcinków jelit, żeby dla ciekawości sprawdzić też, czy coś się nie dzieje. Przy okazji bardzo ciekawe wyniki pojawiają się, jeżeli chodzi o histomonozę, ale też heterakis, aimeria, rzęsistek, co ciekawe, koklosoma, co ciekawe, też się o niej coraz więcej mówi. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo tematów parazytologicznych od strony pierwotniaków się porusza. U nas na razie operujemy w kontekście histomonozy i kokcydiozy. Tam się ten temat bardzo rozszerza i też polecam Państwu uwadze, bo uważam, że ta grupa patogenów zyskała na znaczeniu po roku 2006, kiedy wycofano antybiotykowe stymulatory wzrostu. Tak się dzieje, to jest oczywiście moja obserwacja kompletnie nie do powielania, natomiast jest jakieś zaburzenie w obrębie flory bakteryjnej, to nie jest za żadnym sekretem, natomiast też wzrosło istotnie znaczenie pierwotniaków, o czym wcześniej się mówiło dużo, dużo mniej. Ocena infekcji bakteryjnych. Dowiedziono badaniami, że histomonas lubi towarzystwo pałeczek coli, clostridium i bacillus. I jeżeli te zakażenia są też niekontrolowane, to ranga problemu potrafi istotnie wzrosnąć. Zaostrzenie rygorów bioasekuracji głównie w zakresie wejścia na teren fermy. To jest temat, o którym odwiecznie rozmawiamy z hodowcami, z właścicielami ferm. Bagatelizowany w większości przypadków, natomiast no niezwykle istotny, niezwykle istotny. Ja polecam badanie takie, które robię często, żeby pokazać. Łapię myszy i łapię właśnie pleśniakowce i je badam bakteriologicznie i wirusologicznie. To kosztuje trochę pieniędzy, ale widok źrenic hodowcy jest, że tak powiem, bezcenny. Jeżeli chodzi o sól granulowaną, to jest temat niepublikowany też. Dostałem go od kolegi, który bardzo dużo działa w Azji, stosowane w tych tak zwanych przedsionkach. I nawet niektórzy się, że tak powiem, udają z tym na zewnątrz obiektu. 25 kg na 100 metrów kwadratowych, bardzo agresywna metoda. Natomiast i też trzeba uważać, bo kwestie korozji, jeżeli są jakieś elementy metalowe, to trzeba podejść do tego bardzo ostrożnie. No i ostatni temat, fitopreparaty. No nie przez przypadek jesteśmy na gościnie firmy Biopoint. Natomiast mówię to absolutnie bez żadnej kurtuazji. To nie jest pomysł Biopointu, ponieważ cały świat nad tym pracuje, żeby wprowadzić fitopreparaty do walki nie tylko z histomonozą. I coraz więcej otrzymujemy bardzo ciekawych informacji. Ja miałem przyjemność być w tym roku na kongresie takim w Stanach Zjednoczonych
jeżeli chodzi o drób. I tam taka pani profesor z Północnej Karoliny popełniła bardzo ciekawe publikacje, izolując już konkretne substancje aktywne roślinne i opisując dosyć szczegółowo mechanizm ich działania. Więc koncepcja się wydaje bardzo, bardzo ciekawa i patrząc też z punktu widzenia tego, co się dzieje w Europie, w zasadzie musimy się na tym skupić, czy nam się to podoba, czy nie, ponieważ nie spodziewam się alternatyw dla leczenia wielu schorzeń. Podsumowując chorobę samą w sobie, jeżeli chodzi o histomonozę, to jest choroba, która do końca nie jest wyjaśniona, jeżeli chodzi o patogenezę i epidemiologię. Potrzeba dużo, dużo jeszcze badań, jeżeli chodzi o badania zarówno in vitro, jak i in vivo. Bardzo jest duży rozdźwięk jest między tymi badaniami w przypadku histomonozy. Bardzo wiele badań obiecujących in vitro okazuje się absolutnie nietrafionych w terenie, więc stąd też potrzeba nam dużo więcej informacji. Jakie opcje się pojawiają? Bioasekuracja i izohigiena pomagają, natomiast nie są w stanie skontrolować problemu do końca. Nitrazon, to się o tym leku się mówi głównie w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie ma określonego MRL-u, więc nasz wojewódzki inspektor tego na pewno nie zaakceptuje, a jak nie zaakceptuje nasz wojewódzki, to i krajowy go nie zaakceptuje. Niemniej jednak badania trwają. Dosyć ciekawe badania ostatnio oglądałem, miałem przyjemność rozmawiać z ludźmi odpowiedzialnymi za projekt paromomycyny. Jest MRL określony. Generalnie aminoglikozyd kierowany do walki z kryptosporidiozą u bydła. Jest kupa ciekawych badań na temat prewencyjnego zastosowania u indyków w takiej metafilaktyce histomonozy. Generalnie histomonoza najczęściej startuje w około 7 tygodnia. Od 7 do 10 to są takie krytyczne tygodnie, nie tylko zresztą dla tej choroby. Wiadomo, że indyki zaczynają dojrzewać, odporność dosyć istotnie spada. Co ciekawe, też analizując przypadek, o którym mówiłem, te upadki i te zmiany sekcyjne dotyczyły tylko indorów. Absolutnie nie dotyczyły indyczki. Indyczka kompletnie bezproblemowo dociągnęła do końca. To jest też fenomen. Ja miałem przyjemność analizować z Piotrem Gazińskim z Kady Farms taką serologię wsteczną, którą oni robią z 10 lat. I paradoksalnie miana przeciwko szczepieniom wykonywanym u indorów są średnio 4-krotnie niższe od mian indyczki. To też jest dosyć istotne i to też może tłumaczyć ten fakt wysokiej wrażliwości osobników płci męskiej. Szczepionki, bardzo obiecująca koncepcja, ale jeszcze nie do końca potwierdzona w terenie. Jeżeli chodzi o fitopreparaty, które wspomniałem wcześniej, jest kilku bardzo poważnych autorów, którzy publikowali na informacje na temat zastosowania konkretnie fitopreparatów w histomonozie. Konkluzje są od bardzo, że tak powiem, obiecujących do kompletnie negujących zastosowanie, jak to zwykle bywa. Natomiast moje obserwacje, które opieram głównie o stosowanie preparatu kokcilin. Ja go nie stosowałem w przypadku histomonozy, natomiast stosuję go z zadowoleniem w przypadku podklinicznej kokcydiozy. To jest temat też bagatelizowany w przypadku patologii indyków. Natomiast ja się pokusiłem o takie wewnętrzne badania zawartości ocyst w gramie kału i to robię od 4 lat. Wytyczam sam sobie różne trendy i różne koncepcje profilaktyki i na wielu fermach wprowadziłem, zwłaszcza wielowiekowych, taki interwencyjny program z kokcilinem i muszę powiedzieć, że to wykonuje określoną pracę i z zadowoleniem też przyjąłem nowy produkt, który wprowadził BioPoint, to jest preparat Histocox. I ja ten produkt zastosowałem. Miałem taki drugi przypadek histomonozy u indyków, taki dosyć ciekawy. Ferma 10 tysięcy indorów. 12 tygodni przyjechałem sobie pięknego popołudnia, też w Oberlandzie ta ferma. I były 3 padłe sztuki z tak zwanej szopki, czyli obiektu, gdzie hodowca izolował ptaki, że tak powiem, gorszej kondycji. Ten obiekt był oddalony w zasadzie 5 metrów od wejścia do kurnika i był bez posadzki, czyli na tak zwanej
na tak zwanym klepisku. I te trzy padłe wyniósł mi pan Tadeusz z fermy, który obsługiwał te ptaki, mówiąc, że nie warto, doktorze, ich kroić, bo jest piątek, jest popołudnie, po co pan se będzie łapy brudził, nie? Natomiast z jakiejś takiej przyzwoitości ośmieliłem się je pokroić i jeden z tych przypadków był klasyczną histomonozą, co ciekawe. I tu żeśmy zaatakowali właśnie tą szopkę histokoksem i dodatkowo paromomycyną w paszy 400 gramów na tonę. Natomiast kurnik sąsiedni, który był z ptakami w lepszej kondycji, histokoksem przez tydzień. I dzięki Bogu i partii, jak to się mówiło kiedyś, udało nam się, albo się, no w każdym razie ja tą fermę monitorowałem do końca właśnie badaniami parazytologicznymi i histopatologią. Ten przypadek się nie rozwinął. Nie wiem, co tu odegrało kluczową rolę, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej odnośnie koksilinu, wydaje mi się, że fitopreparaty zastosowane w odpowiednim momencie mogą odgrywać bardzo istotną rolę. Kluczowy jest ten moment, o którym mówiłem, czyli dystans od kloaki bądź też jamy ustnej do penetracji śluzówki jelita ślepego. Generalnie, patrząc na antybiotyki, które wykazują działanie przeciw histomonozie, mówię tu o tej paromomycynie, ona się łączy z podjednostką rybosomu i hamuje translację. I stąd też nawet te obserwacje, o których mówiłem na tej fermie krytycznej, którą mieliśmy, że ptaki, które otrzymywały wcześniej aminoglikozydy, no nie zachorowały. To może być jedna z koncepcji. Druga koncepcja, o której się mówi coraz częściej, histomonas nie ma mitochondriów, ma natomiast hydrogenosom, tak to się nazywa. I badania, które idą w tej chwili, jeżeli chodzi o środki terapeutyczne, są nakierowane właśnie na tą jednostkę, która zarządza energią u pasożyta, żeby ją w jakiś sposób zneutralizować. Wiem, że dużo badań jest, natomiast niestety, jeżeli chodzi o koncepcję MRL, pozostałości i tak dalej, no wprowadzenie nowego leku obawiam się, że będzie później aniżeli szczepionki, a ja no poleciłbym Państwa uwadze histokoks, nie dlatego, że chciałbym w jakiś sposób reklamować firmę Biopoint, natomiast chociażby z tego względu, że doświadczenia z koksilinem są dosyć ciekawe i wydaje mi się, że w prewencji tej choroby w okresach krytycznych, w takim podaniu go chociażby u indyków na odcinku od 6 tygodnia do tygodnia 12, wydaje mi się, że jest ciekawym preparatem, a on oprócz tego, że ma te właściwości przeciwko histomonozie, utrzymuje też działanie przeciwko kokcydiozie, co jest, jak wspomniałem wcześniej, często, że tak powiem, ignorowane przez lekarzy i hodowców. Natomiast sami wiemy dzisiaj, jak istotnym elementem kosztotwórczym jest spożycie paszy. Nas jako lekarzy się rozlicza z kosztów lekarskich na kilogram żywca, bo wprowadziła to jedna z dużych praktyk. Może i dobrze, natomiast ja też polecam Państwu uwadze, żeby spojrzeć na to szerzej, żeby spojrzeć na przede wszystkim FCR. No wiadomo, że poprawa FCR-u o 10 punktów, czyli 0,1 kilograma na kilogram żywca, kosztuje gdzieś koło 15 groszy. Ja miałem taki fajny przypadek, dwóch sąsiadów równolegle wstawiających. Jeden się zgodził na pełną profilaktykę, drugi ułożył swoją profilaktykę. Jako lekarz prowadzący nie powinienem się na to godzić, natomiast ja lubię eksperymenty też in vivo i się zgodziłem na to, skwapliwie notując wszystkie wydatki i efekty produkcyjne. I jak to mówią Angole, in the end of the day, podsumowaliśmy to wszystko i ten, który miał własną profilaktykę, no wyhodował o drożej, znaczy weterynarii miał tańszą, natomiast konwersję miał o 0,3 kg gorszą, czyli o 45 groszy drożej hodował kilogram, aniżeli jego sąsiad. Też jako taką formę rozrywki zamiast krzyżówki polecam Państwu, żeby czasami sobie, że tak powiem, w ten sposób poprowadzić stado, bo wyniki są czasami zdumiewające i ja nie kryguję się w tym, żeby być lekarzem
stosunkowo drogim, ponieważ no, efekty produkcyjne czasami mówią lepiej niż bezpośrednio wydane pieniądze na przysłowiowego doktora. Dziękuję Państwu za uwagę.